Dzień dobry, ferie zimowe za pasem, więc zapytamy młodych Tczewian, jakie mają plany na swój wypoczynek. Myślę, że zjedzie do rodziny, do Warszawy. No i tak jeszcze tam na treningi chyba tak. Czyli raczej taki aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Tak. Nie wiem. Może będę w domu? Ale raczej aktywnie, czy tak? Wiesz, no aktywnie. Będę chodził na... trener mnie zaprosił na obóz, to może będę chodził. Sportowo? No. Dobra. No. Jeżeli chodzi o ferie zimowe, to raczej wyczekiwane takie wolne, czy w sumie mogłoby być, ale mogłoby ich nie być? Nie, no wyczekiwane, bo ostatnio to trochę ciężko, bo sprawdziane jakieś były. Czyli ciężkie. Czyli przyda się wypoczynek. No. W Tczewie. W Tczewie. Tak. Będziemy na spokojnie. Na spokojnie, plany, idziemy na lodowisko, mamy plan do kina. I w sumie tyle. Takie jednodniowe wyjazdy. Jednodniowe. Tak. Dobra, a będziecie korzystać z jakiegoś zorganizowanego zimowiska, czy raczej same będziecie sobie ogarniać wszystkie te aktywności? Same, tak. Pytanie szybkie do was. Ferie w domu, w Tczewie, czy gdzieś wyjeżdżacie? W domu. Na Słowację. Tak. Na Słowację, tak. I narty pewnie. Narty. Okej, okay, a w domu to przed komputerem, czy jakieś spotkania ze znajomymi? Idziemy gdzieś tam, nie? Na piłę pograć. No, na piłkę. Pogoda dosyć niesprzyjająca, ale może jakieś turnieje? No, jakieś turnieje może. Dobra. I tylko piłka czy coś jeszcze? Kosz. No i... Koszykówka. No i komputer, nie? Komputer. No dobra. No to życzę wam udanego wypoczynku, no i dziękuję. Tego, żeby było tanio i fajnie. Dziękuję. Dobra, do widzenia. Pytamy się dzisiaj młodych ludzi, jak spędzają ferie zimowe. Czy w Tczewie, czy gdzieś wyjeżdżają? Nie, raczej nie. Może do babci. Ja też do babci. Czyli tak na spokojnie raczej te ferie będą spędzane. Dobra, to jeszcze pytanie do was. To będą tylko takie pojedyncze wyjazdy, czy może też jakieś jeszcze zorganizowane wyjazdy, na przykład jakieś zimowiska, może jesteście gdzieś zapisane? Nie, raczej nie. W domu i tam jakoś, no czasami tam jakiś dakła parku albo ze znajomymi. Czyli raczej aktywny wypoczynek, nie przed komputerem, tylko jakieś wyjścia. Jakieś wyjścia. No to życzę udanych ferii, no i udanego wypoczynku. Wzajemnie, do widzenia. Nie mamy ferii, my już po szkole. A, już po szkole. Dobra, z daleka wyglądaliście na trochę młodsze osoby. Ale może jakiś zimowy urlop, coś w tym stylu? Raczej nie. Dobra, a ogólnie narty i łyżwy to coś, co lubicie robić, takie aktywności, czy raczej nie bardzo? Jasne, od dzieciaka na nartach jeżdżę. Cześć dziewczyny, bardzo proste pytanie. Jakie są wasze plany na tegoroczne ferie zimowe? Aktualnie nie mam planów. Wyjazd w góry. Nie, wyjazd w góry. A gdzie w góry? W Polsce, za granicą? W Polsce. Tatry, Sudety? Bardziej w Krakowie tam. Czyli takie przedgórze w sumie. No. I tam gdzieś do rodziny, czy jakiś aktywny wypoczynek, czy zwiedzanie? Zwiedzanie bardziej. Zwiedzanie. Mhm. A w Tczewie jakie plany? Jakieś spotkania ze znajomymi, czy przed komputerem? Tak, oczywiście z znajomymi trzeba być tutaj kreatywnym. Na razie nie wiem. Ale raczej jakiś wyjazd, czy w domu, na spokojnie? Raczej w domu. I co wtedy, komputer, czy raczej może jakichś znajomych zaprosisz, czy może jakoś jeszcze inaczej? Wiesz, nic nie planuję na razie. Nic nie planujesz. Dobra, no to udanego wypoczynku. Nie wiem, wychodzić na dwór z kolegami i koleżankami. No. Czyli raczej tutaj na miejscu, w Tczewie? No, w Tczewie. Okej, a jakieś zorganizowane formy wypoczynku, typu zimowisko, czy raczej na własną rękę wszystko będziesz ogarniasz? No, na własną rękę wszystko. Można, chociaż dzisiaj pytamy o ferie zimowe. Chociaż może pani ma jakieś plany na ferie? Plany by były, tylko pieniędzy nie ma. A, no właśnie, ale to raczej wtedy w domu pani zostaje? No chyba tak. Na lato się wybieram do Turcji. Do Turcji? Tak. A, wie pani, panie... Lato, jak słońce opalać się. Pani... Nie lubię jak zimno. Pani widać, że jest aktywna, to może chociaż na łyżwy wtedy? Nie umiem jeździć na łyżwach. Nie. Dobra, no to... Nie zimy nie lubię, gór nie lubię, tylko latem tylko nad latem morzem, ciepło. Tak, ciepło. Dobra, no to życzymy tego, żeby udało się na jakieś wakacje ciepłe wyjechać, no i żeby pani wypoczęła. Jadę, no. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Z wypowiedzi, które udało nam się uzbierać, wynika, że tczewska młodzież głównie w domu będzie spędzała te ferie zimowe. No i cóż, pozostaje nam nic innego, jak życzyć im po prostu miłego wypoczynku.